Witaj, rzymeczki z Generalnerał, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na edukacji The Collapsing World jako Republika Ludowa Niemiec. Tak, już nie muszę mówić Spartacus Bunt, ale się akurat nauczyłem. Więc w tym odcinku będziemy atakować naszych sąsiadów za Nysy. Nie, już trochę nadali są. Poznaniu. I tak jak w każdym odcinku będę próbować, jeżeli nie zapomnę, pamiętajcie, aby pisać mi propozycje nowych serii, bo naprawdę teraz próbuję coś nagrać, ale czasami po prostu, no czasami się nie uda, a jeżeli wy będziecie pisać jak najwięcej propozycji, na pewno najróżniejszych, to wtedy może się trafić jakaś ciekawe państwo, ciekawy mod, którym oczywiście będę mógł nieco się rozwinąć. Plus kolejne ogłoszenie parafialne. Dobijam do 500 subskrypcji i bardzo byłoby miło, gdyby mi się to udało niedługo. Bo już prawie rok jest ten kanał, więc to akurat może nie wszyscy mają taki pęd. Niektórzy mają większy, ale dla mnie to jest zawsze fajne, kiedy po roku mogę już przyznać się do tego, że zarabianie na YouTubie będzie włączone. Niektórzy moi znajomi takie mityczną rzecz już mają i zarabiają. W takim razie zachęcam do subskrypcji. W takim razie możemy już też zacząć. Więc na pewno to, że ruskie się biją między sobą, to trochę nam pomaga. Nie pomaga to, że Hiszpania, która nie ma drzewka, nie ma przywódcy, właśnie rozwala Francję, która ma przywódcę i ma drzewko. To plus dla nas, dlatego że to jest niby nasz ostateczny przeciwnik. Ale zawsze chętnie bym zobaczył, gdyby Francja nie byłaby taką py. I dalej nie będę kontynuować. Dobra, atakujemy. Tutaj Tuchaczewski oczywiście będzie się bronił w Polsce, ale jak wiecie, w każdym modzie, kiedy Niemcy atakują Polskę, kończy się źle. Okej, okay, tutaj dostajemy War Goal na Austrię, co oznacza, że Austrii może być coś nie tak. Austria. O Jezu, myślałem, że ona wysłała. Nigdy nie mogłem się zorientować, czy to jest wysłanie tego, czy nie. Ale okej. Okay. Austria rządzi gościu, którego kompletnie nie kojarzę, ale na pewno fajnie by było to zaatakować. Może dopiero później. Na razie sobie tutaj usuńmy nasze minusy. Jeżeli chodzi o nasze wojsko, to fajnie było też zobaczyć, jak tutaj jest z samolotami. Trudno określić, które to są nasze, które nie. Jest Interworld, tutaj jest Basic. W skrócie wydaje mi się, że po prostu musimy ulepszyć to, ponieważ mamy jeszcze lepszy model. Okej. Dawaj ta tutaj. I tutaj też. Lepszy. A, nie mamy tego. Wow, pierwszy raz. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło w moim życiu. Żartuję, oczywiście, że wiele razy mi się zdarzyło, ale pierwszy raz na tym modzie. Okej, okay, zobacz. Ogólnie zapomniałem chyba robić anti-airów, które są nam potrzebne do dywizji, ale to chyba na razie nie będzie takie aż takie potrzebne. Wygląda na to, że Tuchaczewski na obronie dosłownie zachowuje się jak typowa Polska, więc powinniśmy sobie poradzić z tym. Na szczęście daliśmy przeciwpancernym do dywizji. Widzę tam kilka dywizji, ale raczej one nie są takie. A wy jaki macie template? A macie o wiele gorsze ode mnie, dobra. Wydaje mi się, że z łatwością to zrobimy. Dobra, co tutaj jest? Support the poor albo economic outers. I to jest coś takiego. To jest minus. To jest minus, ale z plusem. Czy to ma jakieś... To jest coś takiego, że... Mamy dobre i złe. I się boję, że jeżeli coś takiego zrobię, to będzie źle dla mnie. Znaczy się to. Ale... To jest jedno z tych rzeczy, które człowiek po prostu nie rozumie, na czym polega. Okej, okay. Tutaj base value jeszcze mamy spore, więc... O, nasze wszystkie fabryki są wypełnione. To
to, co zawsze chciałem osiągnąć. Okej, okay. Anti-air już olecą, albo bardziej zestrzeliwują. Było słabe. Okej, okay. Dajmy sobie tutaj na czołgi, bo na pewno czołgi to będą jedne z tych rzeczy, które będę chciał rozwijać dalej. Wydaje mi się, że średniaczki możemy zacząć robić. To będzie ciekawy eksperyment społeczny oraz mamy dalej to. Wygląda na to, że tutaj powoli będzie nam usuwało decyzję. A jak to wygląda? Jeszcze dwa razy, no ale w 4 lata sobie poradziliśmy z tam właśnie smutą po wojnie, wielkiej wojnie, więc w sumie to jest dobry tutaj w miarę. Oraz jak to wygląda z powietrza? W powietrzu po prostu... O, mają coś. Wow, mają coś. Okej, okay. Wydaje mi się, że w takim razie możemy wystawić więcej powietrza. A nie, nie możemy wystawić więcej powietrza, bo nie mamy. Są nam zniszczone. Okej, okay. Wydaje mi się, że w takim razie możemy po prostu... Belorusian Malez... Co? Czy tam kartofelfilm jest po prostu? Wiecie, ja nie chcę tłumaczyć tego moda, bo to nie ma sensu w ogóle, ale jak? Okej, okay, niech tutaj wejdzie nam, mamy mnóstwo dobrych do budowy. A wygląda na to, że powietrze i tak im nie pomaga, więc nie ma tutaj problemu z tym w ogóle. Okej, okay, kontynuujmy. Okej, okay, kolej też zawsze fajnie mieć. Dobra, co tutaj idzie? W głównej mierze nic. To wszystko po prostu powoli się robi. Okej, okay. Tutaj kopanie. Tutaj też można sobie trochę tego porobić. I wygląda na to, że okrążyły te dywizje. Ich. Okej, okay. Widzę, że tutaj jednak już tak łatwo nie poszło. Ale przynajmniej się przebiliśmy, jesteśmy już w Białorusi. Powiem, to jest skurzające, że musieliśmy całą Polskę przejść. Stal czy to? Co my importujemy? Tak realnie. To jest takie pomiędzy stal, który mam 300, aluminium, który mam 128. Ach. Dajmy aluminium, bo to jest fabryka militarna. Fabryki militarne to są jedne z tych rzeczy, które naprawdę są nam potrzebne. Widzę, że tutaj powoli nam sprzętu brakuje, ale to wiadomo, że tak będzie. Co na tej wojnie jest? No, trochę straciliśmy. Nie dziwię. Wow, konferencja. Dobra, więc jest pytanie, czy możemy popytować? Możemy. Może poszukajmy najpierw naszych korów. Okej. Okay. Szczerze powiem, nie wiem jak działa ten system, bo to jest pierwsza moja z tych konferencji. Okej, dawajcie tutaj wszystko. Więc nie wiem, czy tutaj jest wyzwalanie poprzez to. Różnie to jest. Okej, wygląda na to, że nie mamy tam żadnych rzeczy, więc wydaje mi się, że po prostu wyzwolimy. Game rule, this is set to option. Wait a minute. Wait a second. Nie możemy tego zrobić? Wy chyba sobie jaja robicie. Wy chyba sobie jaja robicie, że nie... Dajcie mi chwilę.
Okej, dobra, już to naprawiłem. Więc jako, że teraz możemy wyzwalać, to po prostu wyzwoliłem to w taki sposób i... No niestety przywódców nie mają. Plus mają marsizm. Bywa. Dobra, w takim razie teraz będziemy atakować Austrię. Bo to jest kolejne państwo, które możemy zaatakować. I wygląda na to, że raczej nie mają nikogo, kto by ich bronił. No chyba, że czegoś nie widzą, ale... Nie mają. Dobra, powoli tutaj już ogarniajmy to. I poczekajmy sobie. Tutaj na szczęście to wszystko to są... Będą nasze kory, więc nawet nie musimy się bawić w to. Okej. Włączmy sobie to jeszcze. I czas na wojnę. Jakbyśmy nie mogli zrobić Anschlussa lub czegoś takiego, ale okej. A co to jest? Dlaczego jest problem? Przecież ja miałem u was... Dobra, coś się zresetowało, ale naprawdę nie wiem. Co? Okej, tutaj powoli już sobie ogarniamy to wszystko. Jest sporo rzeczy jeszcze, że powiem, które musimy jeszcze poogarniać. Okej, dawajcie te czołgi. Nie, wy nie musicie... Oraz gdzie jest wasz obwód? Okej, coś popsuli. Tam powinno być overlay. Okej. A, wy macie mega agresywny. Dobra, co to jest? Strike by surprise. Demasu za ten. Demand regime change. Szczerze powiem, najbardziej mi się podoba Strike by surprise. Tylko, że mamy takie surprise, nie mamy żadnych dywizji. Więc może na razie sobie ustawmy je na tym. A tutaj inwazję Austrii to zostawimy wam. Więc poczekajmy sobie tutaj do ostatniego dnia, żeby się dywizję ustawił. Oj, ale to się straszyło. Ok, bierzemy wszystko. Dziękujemy. Chyba wszystko, wy jesteście naszym korem, więc. Hehehehe. O Jezu, zapomniałem tutaj wyłączyć. Już. Przepraszam bardzo. Zapomniałem tutaj powyłączyć. Ok, dobra. Zapraszajmy tutaj Węgrów. I zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Ok, kolejne. O nie, to też powoduje, że będzie trochę. Tutaj musimy rozdłużyć. Więc wydaje mi się, że czas na wojnę. I poza tym ta wojna z Austrią się nawet nam przydała, bo w dosłownie podbrzusze im wzięliśmy, a oni też trochę mieli słabość. Okej, okej, pytanie jest takie, czy jakbyśmy tam demand tam, to czy dostaniemy to trudno określić. Dobra, na razie sobie zrobimy coś takiego, że po prostu sobie na razie zrobimy o tak. A resztę sobie weźmiemy i zobaczymy, co gra nam. Na co gra nam pozwoli. Na nic. Okej, okay, w skrócie nam wyłączyli inny sposób, więc tylko przez konferencję możemy to robić. Więc... czy możemy return territory zrobić? Jo, możemy. Ale tylko musimy znaleźć teraz to. Tak, dawajcie. W takim razie tutaj pierwsza Czechosłowiańska Republika, która ma odwrócony sierp. O mój Boże, podoba mi się, że oni zrąbali te flagi i one są odwrócone. O, śmieszny błąd, który... Nie, po prostu to jest coś takiego, że ten błąd po pewnym czasie to jest taki... Że on się pojawia, no ale po pewnym czasie znika z tych modów. To nie jest taki, że ludzie po prostu po pewnym czasie się orientują, co poszło nie tak. Okej, okay, co tutaj mamy? Możemy zaprosić teraz naszych towarzyszy. Więc oprócz tego, że dodałem ich od razu, to fajnie. Zastanawiam się, czy nie zmieniłem od razu im ideologii.
Ale co tam w ogóle mamy na samym końcu? Że atakujemy zachód. Tylko jak sami widzicie, ten zaatakowanie zachodu może być bardzo proste. W takim razie niech się tutaj gromadzą te dywizje. I widzę, że Rosja już tutaj chyba chętnie na nas zęby tutaj ostrzy. Ale na szczęście my już powoli sobie taką porządną armię dorabiamy. Marco Brendel, nasz wspaniały generał. Teraz jest pytanie, czy to oznacza, że my zaatakujemy wszystko, czy zaatakujemy tylko część? Trudno mi określić, co ten mod ma na myśli, przez to, że będziemy maszerować na zachód. Ale mamy tutaj kolejne fabryki, więc bardzo chętnie je wezmę. I może zwiększę trochę tutaj naprawę. Wow, kilka dni naprawiliśmy to wszystko. Okej, czy coś tutaj? Na razie nie. Pokazuje, że niby lepsze czołgi. Ale tutaj już robimy lepsze średniaczki. Możemy lepszą artylerię po prostu wziąć. I doktrynka. No już prawie kończymy doktrynkę. Mi się podoba. Czy my już odblokowaliśmy kolejne miejsce w dywizjach? Trudno mi określić. Dobra. Maszerujemy na zachód. Nasze samoloty powoli się tutaj gromadzą. Okej, dostaliśmy event, maszerujemy na zachód. W skrócie, dostaliśmy event, hej, maszerujemy na zachód. Okej. Dobra, tutaj możemy sobie poustawiać armię. Czy pytanie jest takie, czy tak jak w podstawce w tej grze też będziemy musieli walczyć ze wszystkim, całym złem świata, gdy zaatakujemy was? W skrócie nie. Wow. Będziecie mieli... Why? Dobra, możemy zaatakować też Luksemburg. Nie. To jest coś takiego, patrzę na tę Francję, ona powoli tak pada. I pada, i pada. Ale nie upadnie. Dobra. My w ogóle frakcji niby mieliśmy, a nie możemy zrobić tego Spymastera? A, musimy trochę ulepszyć. To może być problematyczne, ale raczej nie. Dobra, powoli tutaj budujemy sobie całą naszą armię. Okej, atakujemy Benelux. Nie zaatakujemy oczywiście tych. Możemy wysłać do Francji. Po prostu we Francji będą. Okej. Trochę Panzer Division. I możemy już puścić nasze wodze fantazji. Te dwa państwa od razu zostaną zjedzone. Wow, czy wybiliście jakiej frakcji, czy po prostu tak jakoś uszło? Dobra, dawajcie waszą flotę. Oraz wiadomo, że my tutaj porobimy sobie satelity. Bardzo chętnie. I jeszcze tutaj tylko dorobimy. Poczekajcie chwilę, tutaj włączmy, żeby najpierw tutaj nam przeszło. Okej. I chyba wszystko. Yo. Mamy tutaj... To nie! To, że jest odwrócone, to już musiało być wina tych. To jest niemożliwe, żeby to... Ta flaga musi... Jest...
porządku. To jest odwrócone. Dlaczego? Okej. W takim razie zajmijmy się tutaj najgorszym państwem na świecie. Szwajcarią. Ponieważ przejęcie jej teraz będzie najgorszym zadaniem świata. A my tutaj w międzyczasie sobie trochę artylerię poróbmy. No i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli dywizje górskie, to wiadomo, że byłoby easy, ale tak to nie będzie. Nie będzie. Okej, coś tutaj jest ciekawego. Ruskie mają problem z tym podbojem. Dobra, mamy tutaj... W głównej mierze ja wydaje mi się, że po prostu to pójdę. A, wy się nie zgodziliście na dołączenie do naszej frakcji. Albo nie możemy was dołączyć, bo nie jesteście komunistami. W sumie to jest drugie wytłumaczenie. A my zajmijmy się Szwajcarią. Bo na pewno oni są bardzo, bardzo chcą do nas dołączyć. Wysyłamy. W skrócie po prostu musimy wysyłać ciągle na śmierć, dlatego że nie ma innego sensu. Nie ma innego sposobu, żeby po prostu tej Szwajcarii zdobyć. Okej. To jeszcze jest ta stara Szwajcaria? Tak, to jest jeszcze jest ta stara Szwajcaria, której punkty zwycięstwa nie są tak porąbane, że możemy jeszcze coś porobić. Okej, wygraliśmy. Bo ta nowa, ona naprawdę jest słaba. Tam trzeba dookoła chodzić państwo, żeby coś się udało zrobić. Okej. Poszło. I teraz... Teraz, droga Francjo. Droga Francjo. Będziemy tutaj kończyć naszą serię super zakończeniem, w której upadniesz. Przez nas lub nie przez nas. To jest, są dwie możliwości. Szczerze powiem. Okej. Tutaj widzę, że białoruska Malezja nie chce z nami współpracować. Nie dziwię się. Okej, czas atakować Paryż. O Jezu, co się stało? Okej, w skrócie powstały dziwne państwa. I my możemy zaatakować chyba to. My zaatakowaliśmy państwo, które nie istnieje. Dobra, dajcie chwilę. Jo, udało się! Nie sądziłem, że się uda. Wiecie co, na razie ich spapetuję. Ale oni mają marynarkę. Dobra, przynajmniej coś weźmiemy. Dobra, w skrócie po prostu... Czekajcie, czyli tak. To nie jest prawdziwa Francja. A to też nie jest prawdziwa Francja. What? Dobra, w skrócie możemy w sumie zaatakować tamtych. To nie jest, ile nam to zajmie czasu. Zapewne trochę. Dajcie tutaj wszystko na ten rozkaz. Bo chodzi o to, że po prostu... Nie wiem, dlaczego oni tak to wyzwolili. Nie wiem, dlaczego oni nie mają nazwy. To jest Francja, baby. Ale na razie my po prostu tutaj zróbmy, co możemy. Modern Blitzkrieg można zrobić. Można tutaj pobadać mnóstwo rzeczy, których nie badałem wcześniej. W głównej mierze dlatego, że byłem prawie zwrócony w inną stronę. I pytanie jest takie... W sumie Justify, ile to zajmie?
125 dni. Zbyt długo. Okej. Więc czas na ostateczną wojnę, ponieważ przez to, że Hiszpanie tutaj nam przyjęli, to my czujemy się źle z tym. Czy Luksemburg dołączy do wojny, żebyśmy mogli go zaatakować? Czekam. A, dołączył. Dobra, więc w skrócie mod wiadomo, że jest popsuty, ale nie sądziłem, że coś takiego się wydarzy. Zdarzy się coś. Co ja kłamię? Jak może powiedziałem, że coś wielkiego się popsuje? Okej. Okay. Tutaj te dywizje już lecą do Hiszpanii. Dosłownie Hiszpania, która traciła miliony swoich obywateli, swoich rodaków na wojnie z Francją, musi znowu walczyć teraz z napakowanymi Niemcami. Dużą Luksemburg. Okej. Okay. I czy wy jesteście jedynym Eindorem? Bo oprócz tego, że wyzwoliliście milion istot, to tak trudno określić. Wiecie, wy jesteście... To jest naszym sojusznikiem, taki... Tutaj. Belgia. O Jezu, co to jest? Nie ma kolorów. Okej, okay, oddawać swoją marynarkę. Też swoją marynarkę oddajecie. Dalej. La France. La France. To wy. Odzyskujecie swoje wszystkie terytoria, które utraciliście. Jest Francja tutaj. Yo, Francja jest znów zjednoczona. Co tam było wcześniej? Ale to jest taki mały szczegół. Okej, okay. I jeszcze tylko sobie tutaj papetujemy wszystko. Już nie chcę mi się robić reszty, więc tak poruchmy. To, że nie mają kolorów, to jest możliwe, że po prostu nie mają po prostu wpisanych kolorów, dlatego są na biało. Ale wiecie, jest mnóstwo wytłumaczeń, dlaczego coś mogło się zrąbać. I to nie zawsze jest coś takiego, że najprostsze to jest tłumaczenie. Okej, w takim razie wy zostajecie też naszą marionetką. I bum! I teraz to my was kontrolujemy. Ho, ho, ho. No i... Wy nie macie koloru, tak? O, światłość! Razi mi oczy. Okej. W takim razie wygląda na to, że zrobiliśmy wszystko z kontentu. Na szczęście nie mieliśmy jakiegoś takiego, że o, zaatakujmy Niemcy. W ogóle niedługo usuniemy to, co przez całą grę nam chodziło i zbytnio się tym nie przejmowaliśmy w sumie. No i w ogóle mamy tak naprawdę nadal 36%. Słowo. Dobra, w takim razie się udało. Nie powiem, fajny mod, jeżeli naprawdę lubicie grać w mody, które państwo jest overpowered i nie ma znaczenia, co zrobicie, zawsze wygracie. Na pewno ci tutaj, co byli, to są o wiele trudniejsi. Ruskie też mają swój content, ale za chwilę wam pokażę te wszystkie idee. Yo. Plus 40 War Penalty Stability Modifier. Gdzie tutaj jeszcze szukamy jakichś dużych liczb? No, szukajmy dużych liczb. To plus 20 civilian i military factor. Co tam jeszcze? Resolve game efficiency plus 20%. To nic nie ma. Takie. Ech, na samym końcu. No i tutaj jeszcze resource game kolejne plus 20%. No. Nie powiem, racja na pewno jest overpowered w tym modzie, ale ona do nas nie dotarła. Tutaj oni mają ciągle wojnę.
No tak sobie patrzył tylko na to. Okej. W takim razie, jeżeli chodzi o moda, no to jak sami widzieliście w całej serii, a jeżeli nie całą serię, no to polecam obejrzeć. I w tym odcinku, jak sami widzieliście, ten mod... To jest wszystko i jest. Czyli, że ktoś na pewno od bardzo długiego czasu robił tego moda, ale w pewnym momencie... No, Hardware 4 lubi się aktualizować, więc nie aktualizował moda i jak wydał, to zapewne jakbym włączył konsolę debug, to byłoby bardzo, ale to bardzo dużo błędów. Nie mamy też w większości państw napisów, kolorów, flagi obrócone do góry nogami. To nie jest normalne. Hiszpania też. Włochy, nie. Tylko te państwa, które jeszcze na samym początku są, no to nie mają problemu. To jest ogólnie fajne zdjęcie, ale złe kadrowanie. Więc jeżeli chodzi... jesteś na czele. Dobra, chciałem powiedzieć trochę słabo, ale z drugiej strony zapewne zmienili ideologię i nie ma potrzeby, żeby wszystkie portrety były na tym poziomie koloryzowane, ale żeby były, nie były z podstawki. Więc mod nie ma przyszłości. Tak, nie ma przyszłości, nie każcie mi grać niczym innym, dlatego że albo będę musiał grać ułomną Francją, ułomnym Kaiserem, albo overpowered Stalinem, który po prostu nie ma sensu, ponieważ jest zbyt silny i po co miałbym grać tak silnym państwem. No, w takim razie ja będę kończyć. Był z wami Trahol. No, cześć!